Wielu rybie. Hej wszystkim, z tej strony Martyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Martyniusz Kontra Jorvik i dzisiaj e, druga część QA. Tak jakby, e, pobawimy się trochę teraz. E, tak, poprawiam się na krześle, bo mi trochę niewygodnie. E, tak jak wcześniej jest challenge. Challenge, o którym mi zdziwiłam się, że w sumie jeszcze nigdy go nie zrobiłam, mianowicie. Zamiast biec przez mapę, ja szłam pieszo i dosłownie przeszłam <gry> całą mapę pieszo. I powiem Wam, że jak teraz sobie obczajam um, na długość wideo, bo oczywiście poskracałam to y, najbardziej jak się tylko dało, y, to wychodzi mi takie no całkiem, całkiem, całkiem niezłe fragmenty. Y, w sumie licząc tak całe chodzenie na piechotę, wyszło mi półtora godziny. Y, nie wiem, może to dlatego, że. Jakimś cudem, w sensie zdziwiłam się, bo wydaje mi się, że jakimś cudem te jakby drogi, dzięki którym możecie posuwać się szybciej, one działają również na postać, nie tylko na konia. Jeżeli już robiłam taki challenge, to powiem Wam szczerze, nie pamiętam, bo przeszukiwałam sama specjalnie i znaleźć nie mogłam, ale że potrzebowałam czegoś, co będzie tłem do dzisiejszego QA, to oczywiście żeśmy w to weszli. Jeżeli jakieś pytania będą się powtarzać, to <laughs> przepraszam, ale mam nadzieję, że i tak będzie ciekawie i spędzicie ze mną miło czas. Weźcie sobie jakąś kawkę, herbatkę. W ogóle życzę Wam super piątku, miłego, długiego weekendu i fajnej zabawy. Milka 20. SSO, masz zamiar nagrywać nową serię na swoim kanale? To jest ciekawe pytanie, bo jest dużo rzeczy, które z SSO chciałabym zrobić, ale z różnych powodów, na przykład wykonanie Byłoby tego ciężkie, bo jak wiemy, gra jest dość ograniczona jak na ten moment, ale jest coś tam za nadrzu, o czym nie chcę jeszcze mówić, ale co, co, coś mamy, i chyba, że Wy też macie jakieś ciekawe pomysły, to chętnie sobie je poczytam. Kolejne pytanie, gdybyś mogła stworzyć nowego konia? Czy to magicznego, czy nie? To jaki maści by był i jaka byłaby nazwa jego rasy? To jest pytanie, które mi się mega podoba, jest mega ciekawe i kreatywne. Wydaje mi się, że na pewno koń byłby siwy, bo ja kocham siwe konie. To są moje ulubione konie. Wszystkie rasy dużo mam siwusów w swojej stajni na ten moment. I na pewno, tak jak mówię, byłyby to konie może z góry tylko siwe, które miałyby ewentualnie jakieś łatki, zależnie od czegoś tam na zasadzie jakichś tam odmianek, a nazywałby się może Grayson, bo, bo, bo nie wiem, jakoś tak mi pasuje. Po prostu kocham siebie konie i y, wydaje mi się, że mógłby być to koń magiczny głównie przez to, że na przykład... Ym, nie moglibyście spotkać innego, innego wariantu niż jakaś tam opcja y, palety szarości, co nie. Y, gdybyś spotkała na ulicy bezdomnego pieska, to byś go tak zostawiała na tej ulicy, czy byś go wzięła do swojego domku. Y, na pewno wzięłabym do schroniska, bo niestety u mnie ciężko byłoby takiego przetrzymać, ale na pewno jakbym miała możliwość, to po prostu pieska wzięłabym do schroniska, chyba, że okazałoby się, że ten piesek jest czymś, tylko po prostu zniknął z domu. Y, I tak no wiadomo. Ym, można znaleźć właściciela wstawiając zdjęcie, na pewno szukałabym mu nowego domu e, Vera de Wolf, prawdziwy kolor włosów e, mój prawdziwy kolor włosów kurczę, nie mam ani jednego zdjęcia już, bo żadne się nie uchowało będę z wami szczera e, mój prawdziwy kolor włosów to taki brąz na, nie wiem, może wstawię wam jakieś randomowe zdjęcie e, na część zdjęć, gdzie mam odrost już widać jaki jest mój kolor to jest taki dość ciemny brąz i... Akurat brwi mam w kolorze czarnym, ale moje, brwi, moje włosy są troszeczkę jaśniejsze, więc nie wiem, czy wam to jakoś pomoże, ale proszę bardzo. Największe marzenie, Ymm, wydaje mi się, że żyć w spokoju, to jest moje największe marzenie. Y, ulubiony film lub serial. Y, ulubiony film, chyba nie mam filmu, ale ulubiony serial na ten moment to y, wydaje mi się, że. Mm, 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 mm. Wiedźmin, ale tylko pierwszy sezon. Lubię, lubię również, nie wiem, nie mogę nazwać tego serialem, ale również jest na Netflixie, a że chcę wam to polecić, to też podsunę. Wydaje mi się, że Król Szamanów jest OP. Ten Król Szamanów, który jest na Netflixie, jest naprawdę super. Twoje największe osiągnięcie? Moje największe osiągnięcie, wydaje mi się, że założenie kanału na YouTubie. Ja staram się chodzić takimi małymi dróżkami, ścieżkami, bo ja nie lubię sobie zdawać dużych wyzwań, bo ja. Ja wiem, że ja po prostu sobie samej nie sprostam, bo jestem troszeczkę walnięta na punkcie perfekcjonizmu i, no wiecie, mam taki pitolnik w głowie, więc wydaje mi się, że założenie kanału to jakieś osiągnięcie wygranie pewnego konkursu wokalnego to jest osiągnięcie, przeżycie następnego dnia to jest osiągnięcie, poznanie nowych przyjaciół to również osiągnięcie, i zdobywanie coraz większej widowni to też osiągnięcie, i, i, i wszystko mnie. E, e, chyba, ch chyba dla mnie wszystko jest osiągnięciem, bo jestem dość e, e, prostym człowiekiem. O, ulubione pytania od Zuzi e, Bi, Bi, Binkowskiej, dobrze widzę. Um, Okej, okay. ile masz koni? Na ten moment mam około 30 koni. Macie też, podlinkuję Wam w opisie mój film o mojej stanie, troszeczkę się powiększyła od tego czasu, więc jakoś tak Zastanawiam się, czy nie robić takich update'ów co roku, więc uznając, że od teraz ym, będę robiła co rok update po prostu, ile mam koni, albo co pół roku się postaram coś takiego zrobić. Yy, yy, to także powiedziałam, ile mam koni, jaki mam poziom na ten moment. Mam. O Jezu, zapomniałam już. Aaaa, nie wiem, ale mam wysoki. Wiecie co, aż z ciekawości wejdę sobie na jakiś swój ostatni film, bo totalnie nie wiem, totalnie nie wiem, jaki ja mam poziom WSO, bo ja gram w tyle gier i w każdej grze. <laughs> te poziomy są rozłożone troszeczkę inaczej i, i potrzebuję, że tak powiem, pomocy. Mam 22 poziom na ten moment, okej. Okay. <laughs> Teraz już wiemy. Pytania Real, ja masz lat? Na ten moment mam 20-30, boże 30, 13 września będę miała już. 21. Ym, czy masz chłopa, lub y, babę, mam powietrze? Czy masz jakieś zwierzę? Mam pieska, miałam też kiedyś kotka, y, ale już rok niestety y, nie, nie ma go ze mną. Y, jakbyś miała konia, to jakbyś go nazwała? <coughs> Wydaje mi się, że. Nazwałabym go Tupak. Właśnie żałuję, że nie można wstawać własnych imion, bo najchę najchętniej byłby to yy, tupak. I tutaj nawet wyzwanie dostałam, ale yy, tak jak mówię, koniec jest około 30, więc, więc polecam. I słuchajcie, ponieważ wyszło yy, po, po całym skróceniu dość krótko, yy, to ja wezmę jeszcze jedno, jedno tutaj jakieś pytanko od kogoś. Yy, ogólnie jeżeli chcecie zadawać pytania do następnego QA, to chciałabym, żebyście zadawali je tutaj, żeby po prostu się nie powtarzały. I tutaj jest OFF. Czy oglądasz spoilery u CC Creations? Niektóre tak, niektóre nie, bo ja mam takie fazy na tą grę, że czasem wkurza mnie to, co się zmienia. Na przykład, kiedy było info o zmianie wyglądu wioski zimowej, to ja się kompletnie tym nie interesowałam, jednak gdy doszło do zmiany, Nowe konie, które się zbliżają, te Apollo bodajże, to już oczywiście je obczaiłam. Ja ogólnie nie wiem, jak wy, ale ja mam taką rozkminę, jakim cudem ten kanał stoi. Wiecie, bo często jak są jakieś spoilery, to przecież SSO się nie, nie podobało to, że ktoś, nie wiem, robił jakieś bugi, coś tam podpatrywał, rzeczy pod ziemią. Zastanawiam mnie. W sensie bardzo mnie cieszy to, że ten kanał stoi, ale zawsze mnie ciekawi, na jakiej zasadzie on w ogóle stoi i jak, jak, jakie to ma znaczenie może w ten sposób. No cóż, zagadałam się totalnie. Piszcie, co sądzicie. Może jakieś następne pytanka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas i tak jak mówię, życzę cudownego weekendu. Pa pa!